Orlen Płock i Górnik Zabrze mają na razie po dwóch seriach ligowych po 3 punkty, a więc po jednym meczu wygranym i jednej porażce. Zabrzaną lepiej wiedzie się w rozgrywkach Pucharu Ligi, awansowali do kolejnej rundy. Drużyna z Płocka z tymi rozgrywkami już się pożegnała. Trenerzy Górnika Mieczysław Broniszewski i pochodzący z Płocka Włodzimierz Małowiejski mogli dziś desygnować do gry swój najsilniejszy skład, Górnik w czerwonych strojach, ale pierwsza groźna akcja drużyny płockiej. Strzał Dąbrowskiego, broni dobrze Andrzej Bledzewski. Kolejna akcja gospodarzy, szósta minuta, walka o piłkę, Michał Probierz w stronę Szemońskiego, ten jednak gubi piłkę i rozpoczynają akcję piłkarzy z Płocka. Mike Mosey w stronę Saganowskiego. Tutaj jeszcze błąd obrońców Górnika. Jarosław Maćkiewicz trafia w słupek. Idealna okazja dla gospodarzy do strzelenia pierwszej bramki. Piłka minęła Kocybę, a były snajper Lecha sprawdził wytrzymałość słupku na stadionie w Płocku. Albin Mikulski, pierwszy trener, ten pan z prawej. I zobaczymy, czym odpowie Górnik. Minutę później Grzegorz Bąk i on także po ładnym strzale. Jego piłka ląduje na słupku bramki Orlenu. Jarosław Krupski, bramkarz gospodarzy, może mówić o dużym szczęściu. 18 minuta, rzut wolny dla gości z Zabrza. Grzegorz Lekki, prawe skrzydło do Probierza, ten do Szemońskiego. I teraz Krupski wykazał się dobrym refleksem. Marek Szemoński dobrze wprowadził się do drużyny Górnika po wojażach w Widzewie i w Lechu. Tymczasem w 20 minucie Mike Mosey w slalomie na polu karnym Górnika. Piłka jednak mija bramkę Bledzewskiego. W dalszym ciągu na stadionie w Płocku 0-0. No i kilka niezłych sytuacji z jednej i drugiej strony. W pierwszej połowie, w jej końcówce jeszcze szansa dla drużyny gospodarzy. Tutaj jednak Geworian nie doszedł do podania Maćkiewicza. Van Geworian bardzo aktywny w pierwszych 45 minutach. Tym razem jednak skuteczna interwencja Grzegorza Lekkiego. Koniec pierwszej połowy. Na razie na stadionie Orlenu Płock podział punktów 0-0. Druga połowa, 57 minuta. Mike Mosey ponownie w ofensywnej akcji. I w takich okolicznościach sędzia Piotr Wieczerzak, dla którego jest to drugie spotkanie w pierwszej lidze, dyktuje rzut karny przeciwko gościom Zabrza. Spójrzmy jeszcze raz. Mike Mosey strzela, Michał Probierz. Interweniujący, piłka trafia w jego rękę, ale jak mówił później zawodnik po meczu, dostał wcześniej piłką w twarz. W takich sytuacji nie marnuje Mariusz Nosal. Po 57 minutach gry było 1-0 dla gospodarzy. Radość Mariusza Nosala, no i na pewno konsternacja w szeregach Górnika Zabrze. 3 minuty później akcja Geworiana, tym razem refleks Andrzeja Bledzewskiego. W 67 minucie ponownie w ataku gospodarze, tym razem Sobolewski strzela. Płoczczanie sygnalizują, że obrońca Górnika zagrał piłkę ręką. Piotr Wieczerzak, prowadzący to spotkanie arbiter z Krakowa, decyduje jednak, że gra powinna toczyć się dalej. Nie ma więc drugiego rzutu karnego przeciwko Górnikom Zabrza. W 72 minucie kolejny atak sunie na ich bramkę. To Mariusz Nosal, dośrodkowanie w pole karne, Maćkiewicz głową, no i kolejny raz refleksem popisuje się Andrzej Bledzewski. Z
Sporo tych akcji. Płoczczan w drugiej połowie, ale bramkarz Górnika na razie pokonany tylko raz. W 80 minucie faulowany Mike Mosey przed polem karnym. Proszę zwrócić uwagę na tę sytuację. Nagle sędzia przerywa całą akcję, wskazując palcem na Daniela Kołodziejskiego. Wyciąga czerwony kartonik i usuwa piłkarza Górnika z boiska. Tak naprawdę do końca nie wiadomo za co. Przepychanka w murze, ale nie było tam jakiegoś ostrego starcia. Daniel Kołodziejski, jeszcze junior, barwa Górnika, z płaczem opuścił plac gry. W samej końcówce akcja gospodarzy. Maćkiewicz przed bramkarzem, piłka trafia w słupek. Jeszcze Mariusz Nosal decyduje się na strzał i drugi słupek. Pech zawodników Orlenu. Nie ma drugiej bramki. Jak w klasycznym bilardzie, najpierw słupek po strzale Maćkiewicza, a później drugi po dobitce Mariusza Nosala. Ostatnia szansa dla gości z Zabrza. W 90 minucie kąpała w pole karne. Jest tutaj Wiśniewski, jest także Piotr Gierczak. Bardzo dobrze broni jednak Krupski. Dobitka kąpały, również niecelna. Wywiezienie jednego punktu z Płocka było na pewno bardzo bliskie. Orlen ostatecznie pokonał Górnika Zabrze 1-0. No, było to dobre spotkanie w wykonaniu obydwu zespołów. Było bardzo dużo dramaturgii z tego względu, że sędzia usunął w bardzo dziwnych okolicznościach Kołodziejskiego juniora. Ale do instrukcji to zupełnie nie wolno mi się powiadać. Nie, może pan. Nie, nie mogę.